Cześć, dzisiaj mam coś ciekawego. O, może tak wam pokażę. Na gwarancji, któremu się powiedzmy umarło w nieodpowiednim momencie. Dane nie zostały zsynchronizowane z iCloudem lub lokalnie na dysku komputera. To urządzenie po prostu wzięło i zmarło. Można by takie urządzenie oddać do autoryzowanego serwisu, zostałoby najprawdopodobniej wymienione na nowe urządzenie, sprawne urządzenie, ale niestety bez danych. Tutaj priorytetem są dane. Zapraszam do oglądania. Zrobimy sobie próbę zwarciową. Zasilimy tą płytę główną z zasilacza. Mam odpowiednie końcówki. No i patrzcie, co się dzieje, kiedy dajemy prąd tam, gdzie zwykle powinna być podłączona bateria. Mamy kompletne zwarcie, co sugeruje, że uszkodzenie jest na poziomie płyty głównej. Jakby zachowanie tego urządzenia no jest niejako zgodne z tym, co zgłosił klient. Urządzenie sobie nagle zmarło. Ok, teraz to urządzenie będzie trzeba rozkręcić, a to znaczy, że potrzeba trochę wkrętaków, a ja muszę wykręcić kompletnie całą płytę główną. Płyta wygląda w taki sposób. Jest też zupełnie inna niż poprzednia. Ja domyślając się, że mamy tutaj do czynienia ze zwarciem, liczę się z tym, że kanapkę będzie trzeba rozlutować. Ale zanim to rozlutujemy, najpierw mikroskop. Okej, płytę mam już przygotowaną. Zdjąłem sobie wszystkie ekrany od spodu, bo one są dość grube. Na przykład tutaj jest taka bardzo solidna naklejka. Trudno mi powiedzieć dokładnie, co to jest, ale wolałem to odkleić, chociaż podgrzewacz, który mam, ma wyprofilowanie na te wszystkie rzeczy. Ale powiedzmy, odkleiłem. Zobaczymy, co z tego będzie. No i mamy to. W przypadku
tego modelu, czyli dwunastki, jest zdecydowanie trudniej. Trzeba stosować wyższe temperatury i nie jest to takie łatwe jak we wcześniejszych modelach. Ok, płytki mamy rozlutowane. Zrobimy sobie test na termowizji. Płyta konsumuje 1,5 ampera prądu. Nasz element, widzicie, pięknie się grzeje. Przełączymy się na mikroskop. Co my tutaj znaleźliśmy, to prawdopodobnie będzie ten kondensator. Dobra, płytkę mam zamocowaną i będziemy wydłubywali kondensator. Mamy to. Kondensator został rozlutowany. Tu jest nasz pacjent. Zaraz go sobie obejrzymy, czy on jest tradycyjnie pęknięty. Okładzinami i widać wyraźną, powiedzmy, krechę. Kondensator zabił iPhone'a. Podłączamy zasilanie do płyty głównej. I co, jak myślicie? Będzie zwarcie, czy nie będzie zwarcia? Jesteśmy w domu. I zobaczymy, czy będzie jabłko. Dotyk działa. Jesteśmy w domu. Dane z tego iPhone'a 12 Pro z sukcesem zostały odzyskane. Klient już jakiś czas temu otrzymał kopię całego urządzenia ze wszystkimi danymi. A my dalej będziemy kończyć pracę. Prawdopodobnie w następnym materiale coś z tego będzie, ponieważ na dolnej płytce, gdzie jest sekcja, powiedzmy, radiowa i różne wzmacniacze od między innymi zasięgu 5G, jest jakiś kolejny problem i to urządzenie finalnie nie zostało jeszcze odesłane do klienta. Będziemy nad nim pracowali i jest szansa, że zobaczycie, jak to urządzenie zostanie przywrócone do pełni sprawności. Więc klient odzyska nie tylko dane, ale i też w pełni sprawne urządzenie. Mam nadzieję, że to wam się podobało. Zachęcam do oglądania i śledzenia kanału. Trzymajcie się.